O, jest problem, mam korki na torach znowu. Ci skręcają w tamtą stronę i właśnie staję sobie w ten sposób. Ten jeszcze w ogóle pojechał tam przynajmniej, a jak ktoś pojedzie prosto, to tu się zatrzyma i ten się tu zatrzyma zaraz. O, no i nara, i tak będą stać, prawda? Ten tor jest jeszcze wolny. I tak sobie będą stać, kurde, balans. Wszyscy ci, którzy stamtąd jadą tutaj, robią taki pierdolnik i teraz to wszystko stoi tutaj, kurde, już od chyba godziny, nie wiem jak dawno. Jestem zirytowany, no muszę tu zrobić jakiś Nie wiem, co ja tu mam zrobić, pauzę mam zrobić na pewno. I robimy tak. To nic pewnie nie da, bo i tak znajdą zawsze jakieś miejsce problematyczne, kurde, balans. We mi to daj tutaj. Sobie podjedziemy jeszcze tak. Kurde, na wprost, daj mi to na wprost tutaj pociągnąć, dziękuję. I teraz stąd jedziemy sobie tam. Anarchia, kurde, balans. Zjebało się, bo jest pod za dziwnym kątem tutaj to, także to by musiał to jakoś odsunąć. Może po prostu to skasujemy. Zrobimy jeszcze raz. Jestem głęboko poirytowany zaistniałą sytuacją. Nie wiem czy to widać, lul. W sumie możliwe. Gdzie jest koniec toru? Tu jest koniec toru, tak? Dobrze, świetnie, wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Tak naprawdę to nie. Co się tu stało z tymi torami? Są pokrzywione jak moja morda. Jeszcze raz, tutaj teraz tak. Tutaj teraz tak. Proszę bardzo, są trochę mniej pokrzywione. Dalej są pokrzywione, ale trochę mniej pokrzywione. Okej, okay, tutaj teraz tak. Kawałek stąd. I tutaj tak. Nie tak. Trochę będzie za krzywo. Teraz tak, o, tak będzie lepiej. Dobra, puszczamy grę i co będzie? Wagony robią dziwne rzeczy teraz, ale to jest normalne, tu się zawsze dzieją dziwne rzeczy. Ci stoją, nie wiem po cholerę tutaj wszyscy stoicie. Co się tutaj odjebało, znaczy odwaliło znowu? Ten tu teraz, tak? Ty tu teraz kierunek zmieniasz w taki sposób, tak? Wypierdzielaj, ale cały, nie tylko jeden wagon. Dziękuję. Z tymi torami to jest dramat, ja wam powiem. To jest taki wielki dramat tutaj, żeby to ogarnąć. Nie wiem, czy coś się zmieni, jak tu będzie takie większe to skrzyżowanie. Czy oni będą w jakimś innym miejscu się zatrzymywali. Nie mam bladego pojęcia. I jestem zirytowany tym faktem. Kurde, jak piszą. Bo właśnie nagrywałem przed chwilą początek tego, tylko że w stylu Janusza takiego ostrego i tak się zastanawiam, czy nagrać kiedyś cały taki odcinek, taki drący mordę Janusz. Nie, to jest bez sensu. Tutaj teraz tak, z okazji, że te pociągi tu stoją, kurde, balans, to tutaj teraz wszystko stoi. Czemu wy nie jedziecie tak właściwie? Ten, gdzie ty chcesz jechać, przyjacielu? Tam chcesz jechać, w tamtą stronę, tak? Znowu się wszystko za kurde kleszczyło. Ech, te pociągi pasażerskie, to one by musiały być, kurde, gdzieś w ogóle w innym miejscu. Ty, co, gdzie ty jedziesz? Tam jedziesz pewnie, tak? Świetnie. Świetnie, tak róbcie, tak tego kraju nie zbudujemy. Tu się też znowu coś zakleszczyło. Ten raz jechać tam na wprost, więc ten musiał tak, no kuźwa, co jest? Co jest z wami, kurde? Ten też tu pojechał w pizdu i też zablokował wszystko. No nieźle. Jak ja mam to ogarnąć niby, co? Pousuwać ręcznie wszystkie w pizdu te pociągi. Ten teraz co? Gdzie ty będziesz jechał? Tam będziesz potem z powrotem pewnie jechał, tak? No nieźle. Już mam w sumie pomysł, jak można by pociągi osobowe tutaj ogarnąć właściwie. Tam dalej stać się nie ma. Dobra, muszę się uspokoić trochę, okej. Okay. Ile to trwało? Już 3 minuty. No nieźle. Ja generalnie chciałem robić... coś innego, ale widzę, że... Hej. Tutaj zrobimy gdzieś stację kolejową. Na przykład w tym miejscu. Tam mamy stację osobową, to teraz robimy stację osobową gdzieś tutaj. Bardzo ładnie. Troszeczkę w górach, takich już lekkich, ale to zaraz się ogarnie. Rozmiar pędzla troszeczkę większy niż pojedynczy. No, taki wystarczy w zupełności. No i musimy tu zrobić miejsce na tory. Tu będą tory. Co prawda linia jednokierunkowa, ale będzie. Oj. W sumie mogłem z tego storisa wrzucić z ankietą. Byłoby chyba lepiej. Lepiej by było, kurde. Zrobił, kurde, by lepiej było wszystkim, bo lepiej, kurde. Zrobił, kurde, będzie gorzej. Tutaj musimy zrobić teraz tak. Tor kolejowy. Tutaj na wprost z tego. Cyk, oczywiście w drugą stronę będzie. Kurde, fajny taki pojedynczy tor. Fajny. Nie robię takich zazwyczaj, więc...
Będzie fajne tutaj ten Tegres. Tutaj się tory rozdwajają. Mam nadzieję, że one... No tak, chyba było tak, że w tym samym kierunku mogą się stać. Także jeden poziom może dogonić drugi i się stanąć za nim. Bardzo fajnie. Teraz tak, tu by się trzeba tam dojechać, do tamtego toru. Który najpierw może pojedziemy sobie tak, tędy sobie pojedziemy. Oj tam, łoś tam. Jakiś tam tu coś blokuje, kurde, guzik, prawda. Nic nie blokuje. Tak sobie bliżej może zrobimy. Kurde, te linie pomocnicze, dobra, tak, czy tu, jak te tory się tu połączyły? No jakoś się połączyły, tu mamy wąskotorówkę, widzę w trakcie tego, okej. Dobra, niech tam będzie, pojedziemy sobie tak, tutaj kawałek muszę niestety pod mostem jeszcze cały czas przejechać. Gdzieś dotąd. No i tutaj odbijamy ostro w tę stronę. Ostro, siostro. Może by tak pojechać w sumie tak bardziej trochę, no może na, można tu jeszcze jedną stację właściwie zrobić, jakbym tu gdzieś chciał dalej, potem jeszcze przemysł dociągnąć, w ogóle cały opuszczony praktycznie, ja cię kręcę. Nice. Dobra, to gdzieś tam, nie wiem, dotąd tu i tutaj nie wiem, tu. Kurde, linie pomocnicze przeszkadzają, nie pomagają, kurde, coś jej. Dobra, od tutaj tego. Nie wiem, gdzie to właściwie będzie później, ale załóżmy, że gdzieś tutaj. I przy tej drodze będzie stacja kolejowa. Kolejna. Taka tutaj, o, na przykład. Chociaż tutaj jest trochę krzywo, to można by ją przesunąć trochę bliżej tam właściwie. Co jest? No jak nie przy drodze? No jest przy drodze, co wy? Co wy? Dobra, teraz już jest przy drodze, okej. Linia kolejowa. Najpierw linia kolejowa, potem tam jakieś będzie trzeba robić inne rzeczy, to się tam pokombinuje z tym, jakby przeszkadzało czy coś. To gdzieś tutaj, nie wiem. Teraz tak, żeby tu w miarę ładnie wyjść z tym, no to troszeczkę dalej jeszcze do przodu muszę podjechać. Będzie taki ostry łuk, trochę jak na tramwajach. Jeszcze dość stromy. Dadzą sobie tu radę przejechać. Kiedyś mapy w trenzie pierwsze moje robiłem jeszcze z ostrzejszymi łukami. Się cieszyłem, że robię ładne mapy. Dobra. Tutaj w dół. Tutaj też w dół. No to sobie tam może później ogarniemy trochę lepiej. Nie no, no jest taki tramwajowy dosyć ten łuczek, ale no, no co tam, oj tam. No dobra, nie no, poprawię, bo jest trochę za ostry. Niektóre skrzyżowania torów i tworzone przez twórców gry tutaj na niektórych ich mapach są jeszcze bardziej porąbane, ale... Dobra, prawie idealny kąt. Zbyt strome zbocze, zbyt mała odległość. Jak to? Może nie, może ta zbyt mała odległość czy coś, nie mam pojęcia, dobra. Teraz stąd. Ale mam ścinki, jak patrzę w tamtą stronę. Stąd, tutaj, cyk. Będzie to tutaj? Powiedzmy, że będzie, tylko może tak zrobimy. Cyk, cyk. Tu troszeczkę łagodniejsze. Tu mi tory ukradli, ale to zaraz się zrobi. Cyk. No. Także tak, no i jeszcze tamtą stronę by trzeba było jakoś tutaj pociągnąć dalej. Miałem w ogóle robić co innego podczas tego odcinka. Robię kurde za... No typowe niestety. Typuwa po prostu. Typuwa. Przez otwarte. Cyk. Żeby to było równolegle. To bym musiał jakoś tak zrobić. Tak zrobić. Tutaj tak zrobić. Niestety no, w inną stronę to teraz trochę będzie, ale to się zaraz pozamienia. Tutaj tak, tutaj tak. No i tutaj trzeba zaraz jakoś wyjechać i tam na dół. Co z wysokością tutaj? Może najpierw zrobię te tory, a potem się będę martwił. To jest pewnie zły pomysł. Czemu? Rób to bliska. Tak. 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 Pod bardzo dziwnym kątem to tutaj będzie trochę. Tak tu, tutaj ostrzej, tu potem łagodniej, nie wiem, dobra.
Chyba pod jakimś takim kątem, kurde, linie pomocnicze, we mi to stąd, ja chcę tam po prostu na prosto, o, jechać stamtąd, żeby było ładnie i równo i w ogóle. Tu będzie przez niezły las jechał ten pociąg. Mam nadzieję, że nie ma jakichś tutaj bardzo drastycznych gałęzi w torze. No są bardzo drastyczne gałęzie w torze, to jest tak zarośnięte masakrycznie. No trochę leniwe jest usuwanie, znaczy ten mod tak, znaczy... Nie wiem, czy to te drzewa z moda, czy coś, ale są bardzo tak... Bardzo liberalnie to działa, że tak powiem. Tu będą niestety... Tu będzie bułka na bułce. W tym miejscu. Kurde, fale Dunaju. Nie, no to jest jakieś nieporozumienie tutaj. To jest jakieś nieporozumienie. Dobra. Łopis, moc pędzla jest troszeczkę za bardzo... Zbyt agresywny pędzel po prostu dzisiaj. Nie wiem, czy jest jakaś taka terminologia wśród artystów, że ma zbyt agresywny pędzel, czy coś w tym stylu, że nie wiem, w sumie to jest ciekawe dosyć. Dobra, tor w tę stronę, jedziemy sobie tak, gdzieś tam dotąd to było chyba. I tutaj tak. Teraz lepiej, no teraz troszeczkę lepiej, chociaż i tak rewelacji nie ma. Dobra, no i teraz to jedynie trzeba sobie połączyć jakoś z tym, chyba żebym zrobił jakiś tutaj... Gdzie ta linia właściwie idzie? Ona sobie idzie... Tam sobie idzie. W ogóle pociągi nawet jadą teraz. To jest bardzo miłe. Ja to po prostu sobie dociągnę na razie do tego. Żeby nie kombinować zbytnio, to sobie po prostu podłączymy to tam. No i teraz tę linię kolejową śmieszną, moment, tutaj jeszcze tak, potrzeba wody i prądu do tej stacji kolejowej, niech ona sobie już tu funkcjonuje, bo czemu nie? Nie żeby tam w ogóle ktoś z niej korzystał, bo akurat ta część tego przemysłu jest całkowicie opuszczona. Ale, no, może tam kiedyś, nie? Dobra, tutaj sobie podłączymy taką perfidną linię wysokiego napięcia, mimo tego, że mam nawet mody na taką troszeczkę mniej perfidną linię niskiego napięcia, ale oj tam. Dobra, i teraz tak, pociąg jakiś osobowy sobie zasuwa gdzieś tam. One mam nadzieję, że mi nie będą przeszkadzały. Mam nadzieję, że tym jedynym problemem tutaj to był pociąg osobowy zjeżdżający stąd w tamtą stronę, także to zaraz może się ogarnie. Teraz tak, dowej mnie to. Tutaj ta stacja zostaje tak jak jest, tutaj tworzymy sobie nową, dodaj przystanek, cyk. Dobra, i tu już nie wraca przez tamtą stację, bardzo dobrze. I tutaj tak samo, możemy sobie na drugim torze ustawić? Chyba nie, nie wiem, dobra. Przystanek może być i przy tym torze, mi to tam różnicy nie robi. Mogę z jakimś altem, z shiftem? Nie wiem, chyba nie. Dobra, no nic, tak może być. Tak może być, pociąg sobie będzie tutaj objeżdżał całą tę dzielnicę przemysłową, bardzo fajny motyw, myślę. Może się przydać w ten sposób to. No, tutaj jakoś problemów nie ma na tych torach. Jakoś to działa całkiem nieźle. Tylko tutaj był na środku. Może teraz, no rzeczywiście jakoś się to rozluźniło, kurde, w międzyczasie. Teraz gdzieś pewnie indziej wszystko stoi. Tutaj jest coś nie tak. Halo, pociąg w pociągu. Ekonomiczniej w sumie troszeczkę. Jak dwa pociągi są w jednym, to więcej miejsca mają. Znaczy więcej towarów przewiozą naraz i mniej miejsca zajmą w ten sposób te strony. Dobrze. Co tam, jak tam? Czy tu już coś pojedzie? Już coś tu jedzie? Jedzie tam już coś? Czy jeszcze nie jedzie? Jeszcze nie jedzie tam nic? To jest chyba nasz pociąg. Tak, to jest nasza linia kolejowa numer 4. Zobaczymy sobie, jak ładnie sobie pojedzie tutaj teraz dookoła. Aż sobie weźmiemy, może tak sobie weźmiemy. Nie kamera ze środka, tylko taka, o. No tak sobie z... Oj, blin. Uciekło mi. Nie chcę szczegółów, nie interesują mnie szczegóły. Dawaj mi to. Ktoś nawet stąd wysiadł tutaj. Ktoś tutaj przyjechał zaparkować i... Nie wiem, czy jakiś pracownik, czy coś, czy ktoś tym pociągiem chce jechać rzeczywiście. A jeszcze dwie rzeczy, Haldo. Tutaj jeszcze muszę tak, nie przyjmujemy na tym pociągów międzynarodowych. To jeszcze trzeba ustalić, dobra, i teraz już jest ok. Pociągów międzynarodowych ja tutaj nie chcę. Ktoś tutaj rzeczywiście wsiada, wysiada, jest spoko. Odciąży to przynajmniej tamtą stację może trochę. Będzie kolejek do kibli. Tak sobie weźmiemy kamerę. Teraz trochę bardziej czuć też te więcej FPS-ów, mimo tego, że mam w tej chwili w grze ile? 30, 20? Jest masakra. Dobra, no i tutaj jedziemy, już wjeżdżamy na główną linię. I cyk. No. I jedzie.
Jedzie ciapciąg. Dobra, przejechał sobie bez problemu, wszystko działa pięknie, ładnie. Tutaj chyba następny właśnie jedzie. 39 pasażerów. Czy tutaj ktoś stoi i czeka? No jest parę osób nawet. I to są pracownicy tego przemysłu, bo widać po nich. Możliwe, że ci stąd, chociaż tutaj też mają ten... Nie wiem czemu. Tutaj też ktoś czeka. Parę ludzi stoi. No to super, 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 działa. Super, 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 super. Teraz tak, jedziemy sobie. Może całego dzisiaj nie zrobię, bo już mamy 15 minut mojego narzekania i zajmowania się pociągami, ale o, wiem co zrobię, bramki płatnicze. Mod się zaktualizował, Traffic President, więc podejrzewam, że już będą działać bramki płatnicze. I teraz tak, zastanawiam się, gdzie je dać. Może tak, zaczniemy od tego miejsca, tu jest akurat tak fajnie płasko. To trzeba niestety tutaj zburzyć, bo to się stawia jakby tak osobno, tak nago się to stawia. Idziemy to tak, to jest poczta, to nie tutaj. Tutaj są bramki. I tu mamy bramkę na jednej drodze. Punkt poboru opłat jednokierunkowy, to może tak, tylko w jedną stronę. Chociaż albo dwukierunkowy. Duży punkt dwukierunkowy, tak, no duży, bo tu mamy duży ruch, nie? Znamy tutaj duży punkt poboru opłat, a to jest duży punkt jednokierunkowy. Nie, no tu duży punkt poboru opłat dwukierunkowy, proszę bardzo. Tak to wygląda, bo jeszcze nie robiłem tych punktów poboru opłat, więc proszę bardzo, teraz już jest. Ile pasów? 4 też, tak? No dobra, tutaj z tej strony dojedziemy sobie tą autostradą i teraz będzie troszeczkę nawet takie sensowniejsze połączenie tego. Nie wygląda to sensownie, ale dobra. I teraz co z prądem? Co z prądem, powiedz? Myślę, że to można tutaj zanarchiwizować i zrobić takie coś. Oj, albo i nie. Aha, halo, do, bo tu jest w ogóle coś tu jest. A, bo to była taka w ogóle tymczasowa chyba linia. Momencik. Bo tutaj była ta linia taka chuda. Tu były chudziaje, tu było to. To tu było. Cyk. 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 Działa? Trochę pod ziemię weszło, ale generalnie jest. Fajnie, że mi reklamy lecą w tym radiu. Kurde, nie idzie. Tylko sam to podniosłem, samo to podniosłem. Daj mi całość, cały słup mi daj, pliska. To. O. A tutaj jakiś słup zrobił na środku. No kurde, balans. Dobra, tam nikt nie widzi. Teraz tak, ciekawe jakie to będzie korki generowało tutaj. Muszę spłacić. O! Jeden tam coś tam, dolar. Czy to działa? Czy ten mod się naprawi? Znaczy, czy moda naprawili, to działa? Czy będą mi to płacić? No niby się zatrzymują, więc... Nie wiem, czy to znaczy, że to działa. Na razie jeszcze nic. To są samochody małe, a to są duże, tak? Tu jest... Dolarek, są dwa... Znaczy, nie dolarek, ale no. Czy ja mam z tego hajs? Mam z tego korki, to jest, znaczy korki. No lekkie tutaj przytwardzenie, także to jest jedna rzecz. O, zresztą coś chyba jest z opłat. A tutaj co na to budżet miejski? Co na to budżet, w dochód? To jest, rozumiem, że z dróg, tak? Z opłat drogowych. Tygodniowy dochód. 260 pieniędzy, 270. No, 275, no dobra, zobaczymy, coś tam to funkcjonuje. Także tutaj jest jeden taki punkt poboru opłat, na chętnie bym zrobił tylko w jedną stronę, że na wjeździe tutaj na to. Niech tam będzie jeden, tylko jedną autostradę na razie będziemy mieli płatną. Z tej strony i może gdzieś tutaj, kurde. Tutaj na podwyższeniu, czy to mogę zrobić wyżej? Czy to musi być na Zoli? Ja, to musi być na Zoli, hopie, ja, no nie, ja, hopie, no tego sam tu nie dom. A, ale tutaj mógłby być taki duży punkt poboru opłat. Tylko, że kurczę, czy ono jednokierunkowe raczej, nie? Tylko w jedną stronę, czy w dwie strony? Jak to, kurde, w prawdziwości, no to jest tak, że najpierw się pobiera bilecik, a potem się płaci w sumie. Znaczy, zależy od autostrady, bo są i różne. W jedną i w drugą też są chyba na czwórce między Katowicami a Krakowem. A z kolei w drugą stronę są zaś innego typu. Na jeden z etery. Wow, ta policja, sowy! Jak poszli bokiem, kurde, balans. Nice. No, także tego. Jaki hajs w ogóle, kurde. A mamy rakietę gotową może jakąś?
Jeszcze nie. Dobra, to dobrze. Zastanawiam się nad tymi bramkami, kurde, balans, no. Tu niech będzie ta jedna i tam zrobimy jeszcze drugą i to będzie wszystko tutaj. Tylko, że to by było fajnie tu gdzieś na tym podwyższeniu zrobić. Chociaż dobra, zrobimy tutaj. Tu widzę, że i tak spowalniają trochę tempa. Więc robimy tak. Pauzę zrobimy, no, na pewno. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I tutaj zrobimy tak. Uwaga, uwaga, zrobimy teraz tak. Koszmar dla każdego kierowcy. W którą stronę to jest? W tamtą stronę to jest. Więc tak. Tu będzie jeden punkt poboru opłat jednokierunkowy. Jakby to było mniej więcej równo z torami. Cyk. Gdzieś tu może. Nie wiem, kurde, może bliżej troszeczkę. Może bliżej, no to to bym jeszcze usunął tutaj. Zaraz za zjazdem z tego ustrojstwa. Z tej tam estakady. Dobra, no tak równo z tym bym prosił pliska. Dobra, nikt z tego strzelać nie będzie. Nie, bo nie jest równo, bo nie podoba mi się to. Nie jest równo, jest brzydko. No dobra, no jest, powiedzmy, że jest równo, no. Teraz, żeby mi się to nie zepsuło. Zrobimy tu. Cyk. I tutaj zrobimy... Tak, przyczepię sobie to do tego. Mogę do tego? Nie mogę do tego, nie, niedobrzu. No to nic, muszę sobie to jakoś tutaj tak dopasować. Chyba, że też do torów po prostu, z tej strony na przykład. Kurde. No, powiedzmy, że jest. Nie, nie jest. Ech, o, teraz będzie. Cyk! Proszę bardzo, są punkty poboru opłat, są. Także tutaj teraz to by trzeba było jakoś tutaj ładnie połączyć. Z powrotem. Autostrada trzypasmowa. Cyk, tutaj, tutaj akurat się udało, tutaj trzeba troszeczkę... Troszeczkę, o, na ostro bardziej podjechać. Może tak. I tak. No i to tutaj wygląda całkiem nieźle z tej strony. Co prawda te punkty poboru opłat mają strasznie jasną tę teksturkę i to mi się średnio podobuje. Ale no cóż. To tutaj. To tutaj. Oczywiście w tę stronę. I to... Może tu jeszcze kawałek na wprost. No nie. Tu. Oczywiście jakiś jest problem, ale tutaj z anarchią wszystko przestaje być problemem. Tu bez, tu podjedziemy sobie gdzieś dotąd. Cyk. Tutaj trzeba to zaraz trochę wygiąć, a to się zaraz robi. Morety. O, a jakbym tak zrobił? Co oni na to? Dwa pasy są na... Wow, tu nawet pasy się ogarnęły. Wow. Ale tutaj też bym takie coś poprosił. O, ne. Tekstury mi tu brakuje kawałek. Tam jest bardzo ładen. To jest jakoś tak tam, kurde. Nawet trochę bardziej. A czemu tu się nie udaje? Bliżej, dalej. Ej, tu się tak udało całkiem fajnie to zrobić, a tu już nie. Czemu? To jest gdzieś na tej wysokości. To jest trochę bardziej na wprost może jednak. O, w sumie jakby to jeszcze... Dobra. Też nie. To mi tam, tekstury mi tam brakuje, kurde, balans. O, u? Czemu to tak daleko musi być? Nie chcę tak, bo to teraz tam będzie krzywo. Kurde. Ej, no nie wiem czemu, no tak, kurde, balans. Głupie to będzie, będzie to głupio wyglądało teraz, no. Dobra. Kurde, koślawe straszliwie, ale niech tam już. Dobra, proszę bardzo, proszę płacić i płakać. Tak jak w prawdziwości.
Zapraszam na brameczki. Nie mają prądu, ani wody. Zaraz będziecie mieli. Cyk. Jeszcze prąd. Gdzie jest prąd? Gnut to prąd. Tam jest prąd. Dobra, jedziemy sobie tak stąd. Cyk, cyk, cyk i cyk. Proszę bardzo, prąd jest. Jeszcze może tak, przerzucimy go nad torami. A nie, dobra, nie trzeba. Jest prąd, jest prąd. Prąd jest, woda jest, wszystko jest elegancko. No. Także ten, zaraz zobaczymy, co na to nasz budżet mi, ile to tam jak nam. 360 na razie, to nie jest wcale tak dużo. I tylko tutaj bym te bramki zrobił. Ewentualnie tak, jak są tutaj, są tu, jest tam. To jeszcze by musiało być, kurde, co? Gdzieś tutaj chyba, nie? Tylko tu jest na estakadzie wszystko, to tak nie bardzo. Co tu się dzieje? Czemu wy tu stajecie? Było tutaj tego włączonego przypadkiem. Chyba, że aktualizacja moda coś zepsuła. Kurde, daj mi... Czemu ten jest... Czemu to jest jedno w drugim? O, dobra, jest. Zrobiłem. Cyk, cyk, cyk. Czemu wy tu zawracacie w ogóle? Czemu tu jest lewoskręt? Nie mówcie mi, że to się zepsuło wszystko przez aktualizację moda, że sam się coś zdupcyło. Kurde. To jakieś już nieporozumienie tutaj się ze strzałkami porobiło. Tutaj niby są. Tam też są. Czy ja tu tego zapomniałem ustawić wcześniej? Może być i tak. Nie wiem. Tutaj też można by to włączyć, tutaj też można by to włączyć. Tutaj też można by to włączyć. Serio, ja byłem przekonany, że ja to miałem wszystko powłączane tutaj wszędzie. Tam już dobra, tam już nie trzeba. Okej. Co jeszcze, gdzie te bramki można by umieścić? Myślę, że no to by było na tyle właściwie już. Także zrobimy sobie tutaj ładnego skriniaska. Cyk. Żeby było chociaż może nawet jakiegoś bliżej troszeczkę. O, tutaj. Cyk. Proszę bardzo, będzie piękny screenshot. Chyba, że tamtą. Ta jest bardziej fotogeniczna brameczka, czy tak nie bardzo? Nie, tamte są bardziej fotogeniczne, bo są większe po prostu. W następnym odcinku postaram się już zabrać za te tutaj tereny... no. Tereny rolnicze. Tylko nie wiem, co z tym zrobić. Zapytałbym was, ale nagram to zaraz po tym, więc i tak się nie doczekam odpowiedzi w takim tempie. No nic. Dziękuję za oglądanie, na razie, coś się pomyśli, coś się zrobi.